te quiero invitar a salir. Niño, piensas, acompáñame. Znakomita odskocznia od codziennych trosk, nerwów i stresujących sytuacji. Wyśmienita i szampańska zabawa, a także okazja do uruchomienia wszystkich mięśni swojego ciała oraz ożywienia i pobudzenia organizmu. Właśnie tak minęło nam w piątek 24 lipca zumbowe szaleństwo z Justyną Biśtygą oraz Izą Felix. Zorganizowane oczywiście w ramach 27 przystanku Olecko. Panie zgromadzone na Placu Wolności w Olecku zaprezentowały zgromadzonej publiczności układy choreograficzne rodem ze słonecznej Kuby i Włoch, wprowadzając nas wszystkich w klimat latynoskiej, gorącej i namiętnej imprezy. Wszyscy zostali skutecznie poderwani do wspólnej zabawy i poruszania bioderkiem mocniej. Jakie uczucia i emocje towarzyszyły naszym bohaterkom podczas tego zumbowego szaleństwa i jakie rytmy muzyczne dominowały dziś na parkiecie? Przekonajcie się o tym sami. Czekamy na taniec i myślimy, że się dużo ludzi przyłączy do nas. W jakim klimacie będzie właśnie to całe zumbowe szaleństwo? No, myślę, że w takich rytmach latynoskich, bardziej merengue. Będzie fajnie. Zapraszamy. Jak emocje i wrażenia tutaj u Pani przed tym zumbowym szaleństwem? Super emocje, super taniec i mam nadzieję, że będzie szaleństwo. I czego będzie można spodziewać się właśnie dzisiaj podczas tego popołudnia na Placu Wolności? Super tańca, super zabawy. Mam nadzieję, że wszyscy dołączą i będą się razem z nami bawić. Jak wrażenia Pani przed zumbowym szaleństwem dzisiejszego popołudnia? Super. Jakie będą królować klimaty? Tak jak słychać, zumbowe, także dobrej zabawy możemy się spodziewać. Okay. Czujemy energię, moc, przypływ adrenaliny, tak, będzie szał, będzie się działo, tak. Justynkę i będziemy po prostu dawać wszystko i zapraszamy przystanek Olecko, zapraszamy koniecznie, bądźcie z nami. Oczywiście latino, tak? Salsa, reggaeton, tak. Kumbia. Takie klimaty. I jaki ma ogólnie zumba wpływ na przykład na tutaj Pani życie i Pani koleżanek? A, no ogromny wpływ ma, prawda? Zumba to jest styl bycia, życia, funkcjonowania, zumba gra. Radość, samochodzi, forma, wszędzie nam gra. Utrata wagi, no w same superlatywy, same plusy. Uzależnienie, chęć tańca, wyżycia się od codzienności, oderwania, no. Polecamy, to jest bez ograniczenia wieku, wszyscy radośnie. Panom też oczywiście. Panom również oczywiście. Czyli podsumowując, zumbę warto praktykować praktycznie codziennie. Oczywiście. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Oczywiście, rano, oczywiście południe, zapraszamy. Widownia gromkimi brawami przekazała bohaterkom tego wydarzenia swoją pozytywną energię, a nawet zaszalała podczas tej latynoskiej fiesty. Jak ten pokaz został oceniony przez zgromadzoną publiczność? Sprawdźmy. Pani wrażenia z tego dzisiejszego zumbowego pokazu? Jak się Pani tutaj podoba, jak Pani otwiera Dopiero przyszłam, więc na gorąco trudno cokolwiek powiedzieć. No jest fajnie, pozytywnie, że wychodzą dziewczyny i tańczą. I czy tak po cichu w sekrecie zamierza Pani może dołączyć się do dzisiejszego zumbowania? Nie mam kondycji, nie mam kondycji. Super, szkoda, że tak krótko i mało. I czy zamierzają Państwo może dołączyć się jeszcze do tego dzisiejszego zumbowego szaleństwa? Nasza córka dołącza, my sobie popatrzymy. Także my w charakterze obserwatorów. Jak Państwu tutaj podoba się podczas tego zumbowego szaleństwa? Jak Państwo to oceniają tak z pozycji publiczności? Nie, no jest fajnie, ciepła pogoda, jest gitara. I czy zamierza Pan może dołączyć się do tego zumbowego szaleństwa? Raczej nie, jeszcze za widno. No bardzo fajnie pogoda dopisała, no i właśnie ładnie popatrzeć, jak dziewczyny tańczą. Cała zumbowa akcja pobudziła wszystkich do wspólnej latynoskiej zabawy i powiem Wam jedno, zumba dosłownie wciąga i pozwala uruchomić swoje najgłębsze skrywane emocje i instynkty. I drodzy panowie, absolutnie zapraszam serdecznie do zumbowania, naprawdę warto. Niesamowity kopniak energetyczny gwarantowany. Wystarczy tylko jedno, zakręcić bioderkiem, uruchomić swoje ciało i jedziemy z tematem. Paweł Kopiczko, Oleckie Radio Internetowe Para FM, zaś od tego momentu wielbiciel zumbowego szaleństwa.